Tajlandii niczego nie możecie być pewni. Tutaj tak wszystko często się zmienia. Naprawdę ciężko cokolwiek sobie zaplanować. Kończą nam się wizy. Szkoła została zamknięta. No i zaczęło się. Panika. Najpierw KFC. Muszę coś zjeść, bo brakuje mi sił na to, co się dzieje. Chcę wam dzisiaj poopowiadać trochę, jakie zmiany się wprowadziły w Tajlandii, jakie u nas zmiany i w ogóle co się wydarzyło, bo cholera, nasza szkoła, do której chodziliśmy, została zamknięta. Zestaw Zinger z frytkami i kolą z dolewką kosztował 120 batów, czyli jakieś 13 zł. A jeśli chodzi o lody w KFC, to mamy po najtańsze po 12 batów, czyli jakieś złoty 30, złoty 40 za najtańszego loda, które akurat są dobre. Możemy je tam zaobserwować u góry na tabliczce. A następne są po 25 batów, takie najbardziej wypasione, a w czekoladzie za 19 batów. Więc ogólnie lody w Tajlandii w KFC są bardzo tanie. Tam, gdzie idziemy, to kosztują też około 20-25 batów, bo teraz wybieramy się do Dairy Queen. Dużo Tajów też tam chodzi i też jest stamtąd lody. W McDonaldzie też są spoko lody, tylko są chyba można powiedzieć najdroższe, bo minimum to jest 25 batów za loda. Także w KFC jest na pewno taniej i w Dairy Queen też. Emi, a ile kosztował ten twój lód z trzech gałek? 30 batów. Ile? 30. A, ten mój... Nie są gałki. No, tak jakby, takie oponki jakieś, nie wiem jak to nawet nazwać. To mój z tych dwóch oponek, z dwóch gałek, tak jakby, kosztował 25. No i to jest właśnie Dairy Queen. Podkładem dotąd są lody. Jest dużo na przykład różnych tortów tutaj do kupienia, jeśli by ktoś chciał. Takich lodowych. Wyglądają smakowicie. Chyba tak. Chociaż sam nie wiem, ale no chyba tak. Także jeśli macie ochotę na lody w Tajlandii, to wpadajcie do Dairy Queen. W Tajlandii niczego nie możecie być pewni. Ktoś, kto śledzi długo mój kanał, to już pewnie o tym wie, że tutaj tak wszystko często się zmienia. Tutaj tak często coś, przez coś jesteśmy zaskakiwani, że naprawdę ciężko cokolwiek sobie zaplanować. I tak właśnie wydarzyło się teraz, znowu, po raz kolejny, bo kończą nam się wizy, bo wiecie, mamy tą wizę studencką, chodzimy do szkoły i ta wiza jest na rok, ale co 3 miesiące trzeba tą wizę jakby tak przedłużać, bo ją się dostaje niby na rok, ale tak naprawdę na 3 miesiące, ale z możliwością przedłużenia na następne 3, na następne 3, na następne 3 i na następne 3. I nam teraz właśnie kończy się drugi raz 3 miesiące, no i powinniśmy to przedłużyć. Zostało nam tydzień wizy, no i trzeba złożyć takie znowu dokumenty. Szkoła musi złożyć do ministra edukacji tutaj w Tajlandii jakieś tam dokumenty o nas, że po prostu no, dalej chodzimy do szkoły i że potrzebujemy wizę. No i byliśmy dwa tygodnie, byliśmy tydzień temu, kiedy mieliśmy dwa tygodnie do końca wizy i okazało się, że jeszcze jest za wcześnie. I to trochę za szybko i zrobimy to po prostu, szkoła powiedziała nam, że zrobimy to po prostu już w ostatnim tygodniu. Albo przynajmniej przyjdźcie w piątek, czwartek, piątek przed tym tygodniem, kiedy już będzie ostatni tydzień. No i napisaliśmy do szkoły informację, czy możemy dzisiaj przyjść jako piątek i czy załatwimy to wszystko. No i słuchajcie, dostaliśmy odpowiedź, że szkoła została zamknięta. What? Jak zamknięta? No nie wiem, no nie mamy dostępu do szkoły, nie mamy dostępu do papierów, nie możemy złożyć żadnych papierów do ministra edukacji, nic nie możemy zrobić, nie mamy dostępu w ogóle do pracy. Szkoła, drzwi są zamknięte, zatrzaśnięte, kraty ściągnięte, właściciel nie budynku, nieruchomości nie wpuszcza nas do szkoły. Nie wiem dlaczego, nie powiedzieli, czy nie zapłacili jakiegoś czynszu, czy za wynajem może, czy coś, czy co oni tam naskrobali, co tam się wydarzyło. Po prostu nie ma dostępu do klas, nie ma dostępu do dokumentów, do biura, do niczego. Ale jak? No my mamy wizę tylko jeszcze przez tydzień czasu. No i słuchajcie, no i zaczęło się panika, nerwy i jakieś takie rzeczy, wymyślanie już co by tutaj zrobić, no bo oczywiście są możliwości, no można zrobić wizę rana i znowu będziemy mieć wizę na 3 miesiące, no tylko trzeba zrobić wizę rana, ale wtedy stracimy tą wizę edukacyjną i już później znowu jej nie będziemy mieć, żeby później ją znowu na nowo wyrabiać, no bez sensu i w ogóle. No więc naprawdę duży stres, dużo jakichś takich problemów niepotrzebnych, których nie było, a teraz się nagle urodziły. No i taka właśnie chora sytuacja, ale jakby ja już jestem do tego przyzwyczajony, że takie coś się tutaj dzieje z dnia na dzień, po prostu.
Więc w ogóle nie jestem jakby tym zaskoczony. Jestem trochę zdenerwowany, ale nie jakoś bardzo, bo wiem, jak tutaj w Tajlandii takie rzeczy się po prostu odbywają. Coś dzisiaj jest, jutro tego nie ma i już, i koniec. Tak samo jak się idzie gdzieś coś do restauracji jeść, później sobie zaplanujesz, że idziesz sobie znowu tam zjeść, a nagle tej restauracji już nie ma, albo coś. Także tak to... Albo ktoś nie przyszedł do pracy, jest zamknięta, albo jeszcze coś. To jest tak po prostu tak inaczej. No, nie ma co tak planować bardzo. Nie ma co tak planować. No i taka sytuacja się wydarzyła. No już mieliśmy w planach, już nawet, bo w ogóle mam jedną jeszcze sprawę do załatwienia w Kambodży, więc myślę, dobra, wykorzystamy może to, że nawet nie zrobimy tego Kambodża rana, może nawet nie będzie sensu go robić, tylko po prostu kupimy sobie bilety samolotowe, polecimy na kilka dni do Kambodży, załatwimy co mamy załatwić i sobie wrócimy i będziemy mieć po prostu wizę, bez wiza rana. Nie będziemy musieli wydawać pieniędzy na wizę rana, tylko jakby za darmo będziemy mieć, znaczy te pieniądze, które mielibyśmy przeznaczyć na wizę rana, a nie załatwić nic w Kambodży, to przynajmniej wydamy te pieniądze na samolot, który kosztuje całkiem też niedużo, bo około 300 zł od osoby w dwie strony, to sobie przynajmniej to załatwimy, zwiedzimy przy okazji Kambodżę. No i jeszcze nie wiadomo, czy tak wcale się nie wydarzy, może się tak wydarzy, może nie. Nie wiemy jeszcze tego, bo na następny dzień, kiedy zrobił się taki duży ruch, gdzie jedna osoba poinformowała drugą, co się dzieje i tak dalej, w szkole tutaj znajomi, informujemy się na bieżąco, co tam się dzieje ewentualnie w tej szkole, czy wszystko w porządku, czy nie. Mamy tutaj też dwóch Polaków, których znamy bardzo dobrze i od bardzo długiego czasu, już od kilku lat się znamy i kolegujemy, więc mamy tutaj dobry kontakt. I tak wymienialiśmy się różnymi informacjami. Znamy tutaj też takiego jednego Polaka, który też chodzi tutaj do szkoły i otworzył tutaj swoją taką restaurację, bar bardziej taki na pratamnaku, jakby co. I jego po prostu dziewczyna też teraz wyrabiała sobie paszport i tak dalej. I się okazało, że była gdzieś tam w budynku obok, że oni gdzieś tam się na chwilę przenieśli i tam sobie odebrała ten paszport. I nagle się okazuje, że no chyba szkoła znowu wraca do żywych. I przez jeden dzień tylko byliśmy w bardzo takim strachu, niepewności i takim denerwowaniu się, co się znowu wydarzyło. Ale na szczęście chyba okazuje się, że wszystko wraca do normy. Co prawda nie w tym samym budynku, tylko gdzieś 100-150 metrów dalej. Nie wiem, musimy gdzieś podjechać przy poniedziałku i zobaczyć to gdzieś, czy oni naprawdę siedzą, czy nie siedzą, czy funkcjonują, czy nie funkcjonują. Żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, bo mamy jeszcze tydzień czasu, więc mamy spokojnie dużo czasu, żeby sobie coś załatwić, żeby było wszystko w porządku. Ale gdy będziemy widzieć, że w poniedziałek są i pójdziemy tam do nich i zapytamy się, no czy oni nam potwierdzili teraz na komunikatorze, że tak, na 100% już wysłaliśmy wasze dokumenty do ministra edukacji, mamy już jakieś tam inne lokum, przenieśliśmy się i będziemy tam wszystko działać dalej, znowu na bieżąco wszystko załatwiać, więc nie martwcie się o swoje wizy, wszystko już jest w trakcie załatwiania i normalnie w dzień, kiedy wam się będzie kończyć wiza, pójdziemy do urzędu imigracyjnego i go przedłużymy tą waszą wizę. Więc no wszystkie już te inne plany, które już mieliśmy po tym, jak szkoła znikła, znowu one zaczynają być nieważne, no bo szkoła zaczyna być ważna, aktualna, działająca i znowu wszystko wraca to, co było przed zamknięciem szkoły. No i muszę wam powiedzieć, że no nie ma nudy. Tajlandia taka jest, trzeba to zaakceptować, jeśli się chce tutaj mieszkać, żyć, czy tam coś robić, więc trzeba być na takie coś przygotowanym, także taka ciekawa sytuacja, ciekawa, no nie wiem czy ciekawa, nieciekawa, ale no taką mieliśmy teraz sprawę ze szkołą, ciekawą przygodę. Mogłaby być jeszcze bardziej ciekawa, gdybyśmy pojechali, polecieli do Kambodży, to w ogóle by było fajnie, ale tak do Kambodży polecimy i tak polecimy, jak nie teraz, to polecimy innym razem, może nawet jeszcze w tym roku, tylko przynajmniej polecimy sobie tak, żeby nie stracić tej wizy edukacyjnej, bo teraz jakbyśmy polecieli, to byśmy ją stracili, bo byśmy nie robili żadnego re-entry ani nic, żeby można było opuścić granicę nie tracąc wizy obecnej, którą mamy, tylko po prostu byśmy polecieli i przylecieli tak jakby od nowa i wszystko by nam się od nowa zaczęło, no tylko że mielibyśmy wizę na 3 miesiące, więc spoko. Ale tak jak sobie teraz będziemy mieć dalej tą edukacyjną, to zrobimy sobie takie re-entry w biurze imigracyjnym, poinformujemy ich po prostu o tym, że wylatujemy i że za tam powiedzmy tydzień czy dwa sobie przylecimy, i żeby zachować wizę edukacyjną, którą mamy. No i to takie coś właśnie można zrobić, bo ostatnio tak zrobiliśmy w maju, jak lecieliśmy do Polski. Wszystko grało, pasowało i wizy edukacyjnej przez to nie straciliśmy. No więc na takich samych zasadach sobie teraz chcemy jakby polecieć, żeby było wszystko miało ręce i nogi. No także taka ciekawostka. Dużo się jeszcze u nas dzieje, bo zakładamy firmę
tutaj w Tajlandii, także na pewno będzie dużo odcinków, ale na pewno będą jakieś odcinki o tym właśnie, jak zakłada się tutaj jakąś tam firmę, jak to wygląda, czy to sprawnie, czy niesprawnie i w ogóle. Także jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was te odcinki. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, żeby być powiadomionym, kiedy dodam kolejny nowy film. I na pewno jeszcze ważna informacja do przekazania, bardzo ważna, to jeszcze nie ma oficjalnego startu e-booka, który dla Was przygotowałem, ale e-book jest już gotowy, można go już pobrać na stronie. Link do strony znajdziecie w opisie filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu, także koniecznie zapraszam do zapoznania się z e-bookiem, bo e-book, co prawda to jest pół e-booka, bo e-book składa się ze 100 pytań o Tajlandię i naszych odpowiedzi na te 100 pytań, ale z racji, że chciałem to po prostu przyspieszyć, to na razie jest pierwsza część, 50 pytań i na pierwsze 50 pytań już odpowiedzieliśmy. Trochę naszych jest tam doświadczeń, trochę takich normalnych informacji, więc warto się z tym e-bookiem zapoznać dla każdego. Więc zachęcam do pobrania i do zapoznania się z e-bookiem. W międzyczasie, jak już będziemy zakładać tą firmę i będziemy tam jeszcze inne rzeczy jakieś robić, to też będę dla Was miał takie dodatkowe rzeczy, korzyści dla Was, że będę mógł Wam pomóc w organizacji na przykład prawa jazdy, żeby sobie wyrobić tutaj prawo jazdy, żeby sobie założyć tutaj konto bankowe. Jeśli ktoś będzie chciał przylecieć do Tajlandii i sobie założyć konto bankowe, to będę mógł Wam w tym pomóc. Będę mógł Wam pomóc właśnie w prawo jazdy, wyrobieniu prawa jazdy, czy na samochód, czy na skuter. Będę mógł Wam pomóc przy właśnie, czy na przykład wizie edukacyjnej, polecić Wam lepszą szkołę niż tą, do której my chodzimy. Sprawdzoną szkołę, do której chodziliśmy 2 lata temu, gdzie tam wyrabialiśmy wizę. Tam byliśmy już w tej szkole zapobiegawczo wczoraj, żeby zapytać się, czy ewentualnie jak coś, to czy tam będzie można coś załatwić. Tak, tam wszystko działa, tam wszystko funkcjonuje, to jest normalna szkoła tutaj założona w Pattaji, a ta, do której my teraz chodzimy, okazuje się, że jest to jakaś szkoła z Phuket, że coś tam, że tam jacyś Ruscy mają powiązania, gdzieś tam, nie wiem, dziwne rzeczy, nie chcę się nawet interesować, chcę tylko jakby tą wizę dokończyć w tej szkole i na pewno więcej z nią współpracować nie będę. Bo od samego początku widzimy, jak ta szkoła funkcjonuje, a jak funkcjonowała ta poprzednia. Więc jeśli ktoś będzie chciał w konkretnej szkole założyć sobie, pójść do konkretnej szkoły i mieć wizę z konkretnej szkoły, gdzie naprawdę te usługi w tej drugiej szkole są zupełnie inne, to też będę mógł polecić taką szkołę, pokazać Wam tą szkołę, pomóc Wam po prostu jakby w załatwieniu tej wizy. Więc czy jakiś visa run, czy coś, to wiem, gdzie się to robi, no bo sam przecież przez to wszystko przechodzę i możecie to oglądać na kanale, więc dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a z czasem będzie działo się jeszcze więcej. Ja teraz jadę do domu po paszport, bo właśnie jesteśmy w trakcie tam załatwiania tej firmy i tak dalej, i okazuje się, że by podpisać jakieś tam dokumenty i żeby to wszystko już było tak jak trzeba, to trzeba mieć paszport, a nie wzięliśmy paszportu, bo nas o tym nie poinformowali. Nie spodziewaliśmy się, że mamy mieć przy sobie paszport, bo trzeba tylko złożyć podpis. Ale okazuje się, że jeszcze trzeba skserować paszport i coś tam. I ja właśnie wracam się do domu po paszport, żeby załatwić już te dokumenty dzisiaj i żeby już nie odkładać tych spraw na kolejne dni, bo nie lubię tego. Także dużo się dzieje. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby oglądać wszystkie filmy i wtedy będziecie też na bieżąco z rzeczami, z jakimiś tam informacjami o Tajlandii. To chyba tyle z takich ważnych informacji, które miałem dla Was dzisiaj do przekazania. Będą kolejne ważne, także będziemy nagrywać vlogi. I tyle. Żegnam się dzisiaj z Wami. To jest film, który znowu wcina się między filmy, które już były nagrane wcześniej, kiedy miałem jeszcze rękę w gipsie. Tam będą teraz też bardzo fajne odcinki jeszcze, ze 2 chyba czy 3, więc na które Was też bardzo serdecznie zapraszam. Ten film jest aktualny z 31 sierpnia. Okej, wjadę do garażu. Z 31 sierpnia na kanale będzie prawdopodobnie, nie wiem, jutro może, więc to jest bardzo aktualny film, ale po nim będą jeszcze z 2 następne, takie starsze sprzed tygodnia czy 2 odcinki. Także ja się tutaj z Wami żegnam, wjeżdżam do garażu, a tu jest taki bardzo mocny wjazd, taki stromy. I często się haracze zderzakiem, jak się tu wjeżdża, ale jak się już tak dobrze wjeżdża, tak pod kątem, to jest okej. I gdyby taki zjazd był gdzieś w Polsce, w garażu, gdzieś na otwartym takim garażu i by przyszedł śnieg,
to by nikt stąd nie wyjechał. A nikt by tu, no wjechać to by wjechał, a tam czemu nie? Ale wyjechać by się stąd nie dało. Pamiętajcie, że jak planujecie być dłużej w Tajlandii, to że wiele razy zostaniecie zaskoczeni. Tajlandia was wiele razy zaskoczy, wszystkie sprawy, które się tutaj załatwia się tak różnie, raz dobrze, raz tak średnio. I tyle, no i trzeba być na to przygotowanym i podchodzić do tego zupełnie inaczej niż w Polsce, na o wiele większym luzie, bo tutaj po prostu tak jest, więc to trzeba zaakceptować po prostu, że jest inaczej niż w Polsce, jest inaczej niż w Europie. Ta mentalność Tajów jest po prostu, Azjatów, zupełnie inna niż Europejczyków czy Polaków. I do tego trzeba się po prostu zwyczajnie przyzwyczaić. Na razie, żegnam się z wami, do następnego odcinka, na razie, hej, cześć!